Cześć, z tej strony Didomi, witaj na moim kanale. Dzisiaj jeden z bardziej spontanicznych live'ów. Ja sobie tylko ikonkę ustawię tutaj jeszcze. Projekty mam. Ok. Zapiszemy. O! Zaraz wam powiem, co tu się dzieje u mnie. Okej. Dobra. Jestem już z powrotem na czacie. Poczekam jeszcze chwilę, może ktoś przyjdzie, to wam opowiem co nieco. Taką drogą wprowadzenia. Cześć Marcin. Znowu potok, bo ty pewnie siedzisz, co? Na potoku tutaj. Jeszcze chwilkę zaczekamy, aż inni przyjdą. Cześć Marcin, cześć Ela. Tak więc, no, ja dzisiaj testuję trochę to łowisko. Cześć Dominik. Ma już kurna 7 osób. Przywitajcie się, żebym wiedział, nie wiem, na czacie kto jest, kto wpadł, kto ogląda, dajcie znać. O, jest Mariola. No i elegancko leci. Zostawcie łapki w górę, będziemy mieli zasięg lepszy. Ja trochę ściszę może tą muzykę, bo mi tak dudni. No dobra. Dobra, słuchajcie. Ponieważ dzisiaj wbiłem level 38, no oczywiście mi się pojawiła możliwość przytelepania tutaj. Cześć, cześć Latalek. Pojawiła się możliwość tutaj testowania tego łowiska. Oczywiście nie chcę tego nigdy robić. Znaczy, nie lubię tak mocno testować łowiska, słuchajcie, na live'ach, ponieważ no, sami widzieliście wczoraj, jaki był trochę chaos na tym live'ie. On trwał 3 godziny ponad, ale momentami to był jeden chyba z najdłuższych live'ów na świecie, aczkolwiek wpadły 3 unikaty. Co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o Alaskę? No, północne wody, słuchajcie, rzeka momentami bardziej rwista, potok właściwie bardziej rwisty, więc jeżeli chodzi o spławikowanie, takie łowienie na spławik, to nie jest proste. Spinning to też no, dla takich wytrawnych graczy, ale ciekawostka jest taka, że tak naprawdę, słuchajcie, tutaj biorą praktycznie ryby unikatowe, znaczy te medalowe same, głównie. Właśnie zakończyłem, słuchajcie, drugi dzień. Także zobaczcie, jak wygląda ekwipunek. Jeszcze trochę ściszę. Zobaczcie, jak wygląda ekwipunek. Tutaj mam 126 kg ryby. Zobaczcie, w jednej siatce unikatowa Dolly Malma. Jedna sztuka, druga sztuka, trzecia sztuka i czwarta sztuka. Między godziną 7 a 8 rano, dzisiaj tutaj w wirtualnym czasie, 7 a 8 rano, przy tym pięknym diagramie, zobaczcie jaki piękny diagram był pogodowy po lewej stronie, przy tej godzinie 7 a 8 rano wzięło mi 7 ryb. 7 ryb wzięło w przeciągu tak niecałej godziny tej wirtualnej, z czego 7 ryb 4 unikaty wzięły. Tak to wygląda, słuchajcie. To tyle chciałem wam pokazać, zanim sprzedam te ryby i przewinę. No i powiem wam, że jak wpadłem na pomysł live'a, to trochę się przeraziłem, bo najpierw powinienem skończyć tą siatkę trzecią. Dlaczego skończyć tą siatkę? Zobaczcie, jaki jest diagram na jutro. Znaczy na jutro, czyli na ten trzeci dzień. Na trzeci dzień diagram jest niestety padaka ekstremalna. Nie wiem, czy w ogóle coś tu będzie brało, co będzie brało i tak dalej. Jeżeli chodzi o ekwipunek, to oczywiście łowię na kulę oblotówkę 24-gramową. Nie mogę większej założyć, ponieważ nie mam 40 levelu.
To tyle, jeżeli chodzi o to, co chciałem wam przekazać. Wracam na łowisko. Łowię tutaj w tym miejscu. Jeżeli ktoś chce łowić, nie wiem, ktoś chciałby w przeciągu godziny złowić 4 unikatowe ryby, tak jak ja tutaj złowiłem, to należy się udać tutaj mniej więcej w to miejsce. Tutaj jest takie wcięcie w drzewach, prawda, gdzie pokazuję, no to trochę po lewej. No i biorą kety, pojedyncze czawycze i przede wszystkim w takich godzinach szczytowych, jeżeli chodzi o pik pogodowy, biorą te unikatowe doli malmy. No mówię, no nie zdarzyło mi się jeszcze, to pierwszy raz mi się zdarzyło, słuchajcie, w grze, żeby w przeciągu jednej godziny złowić 7 ryb, z czego 4 unikaty. No to naprawdę wyjątkowe. Nie wiem jak u was z tymi rybami, ale z tego co wiem, na tych łowiskach no, ogólnie biorą unikaty. No, ludzie po prostu potrafią, nie wiem, po 10 sztuk w przeciągu jednego pobytu złowić. Dobra, ja przewijam czas. No. A czy podpowiadać można, tak? Tylko chodzi o to, żeby dać mi szansę, bo jak widzicie, no ja mam swój styl takiego łowienia, tak? Ja jestem strasznie cierpliwy i czasami dla oglądających może to być nieciekawe, tak? Że ktoś siedzi po prostu, nie wiem. Także sprzedałem tą siatkę, ale pochwaliłem się wam, słuchajcie, tymi czterema unikatami w siatce. Także tak to wygląda i no zobaczcie, ja łowię tutaj w tym miejscu. Kula obrotówka 24 gramy. Strasznie żałuję, że nie mogę nałożyć większej, no ale w sklepie niestety większe są od 39, z tego co kojarzę, levelu. Ja wbiłem ledwo 38. No ale co, zabieram was tutaj. Nie marnuję czasu, słuchajcie, bo tylko rano są brania. Potem jest studnia, nie? No to tak. I powiem wam, co jeszcze jest wyjątkowe tutaj. Jeżeli będziecie się tutaj udawać na te kamyki tutaj, które są takie, no te skałki takie, tak, wszędzie na tym łowisku, no, pewnie macie swój styl łowienia, ale ja może opowiem o swoim, jeżeli chodzi o swoje spostrzeżenia, ponieważ no to już to będzie trzecia siatka. Powiem wam jedną rzecz. Jeżeli zaczniecie się poruszać między tymi kamieniami i zarzucać co, nie wiem, 2-3 metry, przechodzić tutaj tym brzegiem, co 2-3 metry i zarzucać, zobaczycie, że zupełnie różnorodne ryby biorą. I one wszystkie biorą z brzegu. Tak naprawdę jak do holowy, znaczy dociągacie już przynętę do brzegu i ona mija te kamyki, tak, gdzieś tam po drodze, no to te gorbusze atakują nieprawdopodobnie. Trzeba wiedzieć, o, i mamy pierwsze branie. Zobaczcie, praktycznie z brzegu branie. Taka ciekawostka i to na pewno będzie doli. Na pewno będzie. O, może będzie medalowa. A nie, malma. Czyli jeszcze taka mała. Takie dziadostwa, słuchajcie, tu biorą. Jeżeli ktoś z was tu jeszcze nie był nigdy, to powiem wam, że szybko leci. Jak będziecie mieli niskolevelowy sprzęt, no to na pewno. Na pewno szybko leci ten. Ile dzisiaj unikatów złowiłem? No przed chwilą pokazywałem, że w jednej siatce 4 sztuki miałem. Za chwilę może się uda złowić jednego. Także powiem wam, że pomimo tych gameplayów, które widziałem i też, słuchajcie, widziałem Dominika, te screeny, które wrzucał mi. I szczególnie mówił, że przydadzą się Marcinowi te screeny, tak? One też mi się przydały, bo ja mniej więcej sobie dzięki tym screenom ustawiłem pozycję, gdzie mam się kierować, w którym miejscu. Ale powiem wam, że nieprawdopodobne dla mnie było testowanie tego łowiska samemu, tak? Chodzenie po tych skałkach różnych i zarzucanie dosłownie między tymi kamieniami. To jest po prostu niesamowite, że te ryby tak różne biorą w tych różnych miejscach, tak? No i o różnej porze też różne ryby. Natomiast to miejsce, w którym teraz jestem, jest najbardziej łowne. Jeżeli mamy szczyt, no to nie wiem, wydaje mi się, że do tej 10, 9, 10 rano pełna siatka 120 kg to moment jest, nie? No tak, no, no i nie łowię na żywca. Postanowiłem przetestować, znaczy złowiłem kilka ryb na blachę wąską, tak, 42 gramy z haczykami 4.0.
Natomiast jednak obrotówka kula 24 gramy, no to wymiata po prostu tutaj, powiem wam. Gdzie byście nie zarzucili między tymi kamykami, to zawsze coś weźmie na końcu, nie? I ciekawostka jest taka, że one łupią na 16 metrze. Tak na 12. A te unikaty to biorą przy butach. Czasami no już macie już. Kurde, no niby bierze, a nie bierze. Tak. Tak, no tak, przydały się twoje zapiski. Aczkolwiek nie wiem, czy akurat łowię w twoim miejscu, który ty mi tam zapisałeś, ale no nie wiem. No, mamy, słuchajcie, drugie branie. A, to będzie ten. Taką dziwną nazwę ma. Jak on się nazywa? Salvelinus. O, Salvelinus. Także słuchajcie, ja się teraz śpieszę, bo ten czas leci, a potem jest studnia. Ale też możemy przetestować, zobaczcie. Możemy sobie przetestować, co tu się będzie działo, kiedy w ogóle nie ma. Na diagramie jest zero. To jest ciekawostka, słuchajcie, na potoku kanik. Ciekawostka taka, że jeden dzień diagram jest praktycznie zerowy przez cały dzień. Czyli po prostu jest zero brań pokazane na diagramie. W nocy bardzo dobrze biorą. Tak na odwrót, prawda? Jeszcze tu. Nie łowiłem w nocy, ale być może dzisiaj się okaże, że będę musiał tu w nocy połowić. Tak, jak najbardziej. Słuchajcie, jeżeli macie. O, kolejne branie. Nie wiem, czy ktoś z was tu w ogóle łowił w tym miejscu, gdzie ja teraz stoję, ale no widzicie, trzy zarzuty, trzy brania, także mniej więcej tak to wygląda. Akurat teraz biorą takie rybki. No dużo mi odejmuje, bo jednak ta wędka jest tam wyżyłowana, nie, w miarę. Znaczy, ona jest na te medalowe i unikaty jest ok, nie, ten spinning, ale na te mniejsze okazy to trochę za ten. No. Także to jest taka miejscówka, którą ja sobie. Ja tu zarzucam wszędzie między tymi kamieniami i fajnie biorą, powiem wam. Bardzo mi się podoba parametr gorbuszy. Nie wiem, może będzie okazja, że jedna sztuka się zatnie tej gorbuszy. A póki co no cały czas te ryby biorą. No miałem nadzieję, że coś innego będzie brało. To takie małe biorą. A nie. Mamy, słuchajcie, malmę kolejną. No, elegancko ubarwiona ryba, naprawdę. Jeżeli chodzi o te plamki czerwone, takie no, aż rozpalone wręcz. Ja lubię kolorowe ryby. Dominik mówi, że w nocy to straszna lipa. No nie wiem, no słuchaj. Jeżeli diagram pogodowy wyklucza, nie wiem, maksymalne brania w dzień, a za to daje ci maksymalne brania w nocy, to coś w tym musi być, nie? To nie jest tak, że jak czasami przychodzisz tu w nocy, to nic nie bierze. No zobaczymy, słuchajcie. Ja się pokuszę, jak będę miał te 80 kilo ryby, to się pokuszę, żeby się przenieść na noc. Póki co no, jakieś biorą małe ryby. Małe, nie małe, nie wiem. Sympatyczne jakieś. No ale jak widzicie, jeden za drugim. Malmy. I w tym diagramie, który wcześniej wam pokazywałem, możecie sobie, słuchajcie, otworzyć normalnie ten materiał. Później i zobaczcie na ten diagram. Jeżeli kiedyś zobaczycie, że ten diagram jest taki, jak był wczoraj, to gwarantuję wam 5 unikatów, nie wiem, 4, 5, 6 unikatów może, nie wiem. No ja po prostu jestem tutaj początkujący, aczkolwiek no jakoś tam sobie ogarnąłem to łowisko po dwóch łowieniach, to. No wczoraj się skarpiami ogarnąłem dosyć szybko, udało się 2 unikaty wyłowić. No i okazało się, słuchajcie, że ten unikat tego karpia to taki, może nie w pierwsza setka, bo sprawdzałem, to nie jest pierwsza setka, jeżeli chodzi o medalowe ryby, ale skalnik za to chyba, siódme miejsce powinien mieć ten skalnik, ten prążkowany, to szóste miejsce powinien mieć. Nie, co ja gadam. No kurna, przy samych butach wzięła, zobaczcie. No i tak one biorą właśnie tutaj przy tych kamykach, nie? Dobra. Zrobimy głośniej naturę, żeby Mariolka mogła posłuchać trochę wody.
I łosie jak ryczą, tutaj łosie ryczą. No tak, bo te skalniki są, słuchajcie, te skalniki, one okazało się, że na delcie, nie? San Joaquin, na tej delcie. No nie gadajcie, że kurna, a nie, dobra. Na tej delcie okazało się, że te skalniki też bywają w tych, w pierwszej topce, nie? Są w topce, walczą w topce, jeżeli chodzi o wagę ryby, razem z karpiem unikatowym. Tak więc ten mój skalnik, tam 17 kg, no to taki wcale nie maksymalny, nie? No karp by był spory faktycznie, ten 22 kg ponad. Spory był, ale skalnik taki. Można by powiedzieć duży on. Ktoś wczoraj napisał na czacie, że ten skalnik od 16 kg, o ile się nie mylę. Poczytam czas chwilę. Mam pytanie do Marcina, bo Marcin tu był. Czy łowiłeś w nocy tutaj? Czy raczej łowiliście tylko w dzień? O, cześć dzwonu. No wreszcie możesz mi odpowiedzieć, jak tam u ciebie. Kurna, patrzcie, wzięła przy samych gumfilcach znowu. Zaś się okazuje, że unikatowa. A nie, to te malmy biorą. Kurde, to jest dziwne, że tylko przy takim ekstremalnym piku, słuchajcie, pogodowym, te doli biorą. Tak to jest, nie ma, po prostu te ryby nie istnieją w ogóle, nie, jeżeli chodzi o brania. Unikatowa doli Malma, nie? Tak więc, no niestety musi być ten pik pogodowy ekstremalny, żeby one tu brały, z rana oczywiście, z rana, one z rana biorą, tak. Tu nie łowił Marcin w nocy. Co tam dzwonu u ciebie? Zapomniałem, jak masz na imię, cholera. Widzisz. Połowimy to chwilę, a może i nie chwilę, zobaczymy, jak to będą brały. Jeżeli diagram pogodowy nie ma znaczenia dla ryby, a ma znaczenie godzina, pora, to zobaczymy, co się będzie działo o 7 rano, słuchajcie. Od 7 do 8 zobaczymy, co się będzie działo. I od 8 do 9. Kurna, no one biorą tutaj, tylko ja czasami ciężko je zaciąć. Aha, Mateusz, no tak. No to elegancko, że wpadłeś na live'a. Bardzo zresztą spontanicznego, nie wiem, jak wiecie. Ja sobie po prostu grałem, no. Miałby dzisiaj program na żywo z gościem specjalnym, ale niestety on też ma swoje obowiązki, akurat dzisiaj, no po prostu nie mógł, tak i co. Ja się wczoraj zapowiedziałem, ale nie dało rady. Myślę, że jak wrócę ze szpitala po tej operacji, to sobie jakiś harmonogram poukładam taki, nie, że tego dnia będzie to, tego dnia będzie tamto i tak. Kurde, mam nadzieję, że nie stracę tej obrotówki kuli. Tutaj ciekawostka jest taka, słuchajcie, jak będziecie w tych kamieniach łowić,
Nie wiem, może to są dla was ciekawe informacje, może nie. Ale jeżeli będziecie łowić w tych kamieniach, no normalnie możecie stanąć tam, wszędzie, gdzie są kamienie i w różnych kierunkach, znaczy w takich kierunkach, wiecie, no żeby ta blaszka, żeby ta kula oblotówka, żeby ona mijała, słuchajcie, jak najwięcej ilości kamieni, tylko żeby tak umiejętnie to rzucić, żeby ona między tymi kamieniami szła. Zobaczycie, że czasami, jak będziecie się przykładać do tego holowania z opadu, to zobaczycie, że te ryby będą brały na samiutkim końcu, właśnie w tych kamieniach. Jak ona już ta obrotówka będzie się przeciskała między tymi kamieniami, to tam gorbusze biorą na przykład, które mają bardzo fajny parametr. No małe są, nie? Ale mają świetny parametr, jeżeli chodzi o pieniądze. No, są. No. Kety brały jak głupie, słuchajcie. Jak kończyłem łowić o 10, tak po 10 brały kety tutaj. Tutaj w tym miejscu. I to takie 8-kilowe te kety były, 6, 8, 9-kilowe. Medalowa jedna wzięła. Ona chyba tam 9 kilo miała ta keta. Tak więc 9 czy 8, nie pamiętam. No i jak zaczynają kety brać, to trzeba trochę dalej zarzucać. Tak w granicach 40 metra, nie? No i muszę powiedzieć, że próbowałem łowić na żywca i nie tylko, i też ważki mam, tak? Według rozpiski są ważki. O, widzę, że Marcin dołączył. Cześć Karol. No akurat teraz jest taka pora na malmy. Nas pewnie będzie łowił ze mną ten Marcin. Zostawiłem pokój otwarty dla znajomych. A więc już widzę Marcina w grze. A, no od 15 unikat. No to ja tak, no udało mi się złowić medalowo. Unikata nie. I tak jak mówię, no jeżeli ktoś z was będzie sobie tutaj tą obrotówką, kulą miotał, to tak jak widzicie, pamiętajcie, żeby łowić do samego końca, przykładać się do 6 metra, 5, bo tu po prostu biorą te ryby nieprawdopodobnie przy samym brzegu, przy tych kamieniach, nie? Jak będziecie mijać te kamienie, to one po prostu no, rzucają się na tą obrotówkę, nie? Tak więc, no, ja tutaj w szoku byłem, jak mi przy samych butach wzięła unikatowa Dolly Malma bez żadnego problemu. Właściwie nawet nie trzeba było jej wyciągać, ona wylazła sama razem z tą obrotówką. Ja tak staram się koło 30 metra zarzucać. O, tutaj dosyć te kamienie, słuchajcie, mocno, to nie to co rośliny, nie? Jak to o te skały się gdzieś tam zaczepi, to kurde, ciężko odpiąć blaszkę. No ale mamy kolejne branie, tym razem Selivus, czy jak mu tam, nie wiem, jak się nazywa ta ryba. Taka dziwna w nazwie. Ach, cholera, uciekła, no i dobra. Trudno. Marcin ma dobry bołów od 19. Jak chcecie, to wam pokażę diagram pogodowy, będziecie w szoku. Powiem wam, że na żadnym łowisku, na żadnym, nie widziałem w życiu takiego diagramu pogodowego. Ale biorą, no co? O kurna. Ta waleczna. Może być czawycza. Jakaś nieduża ryba, tylko tyle, że one są waleczne, te łososiewate. O, chyba czawycza. A jak? Czawycza, 7,5 kilo. Z jakie nie mają ryje te ryby, niesamowite, słuchajcie. Jak takie potwory. Ryba dinozaur.
z wyglądu. Wie ktoś, jaka jest różnica między wędką spinningową a castingową? No pewnie, że tak. Przecież castingowa wędka jest... nie jest na... to nie spinning, no przecież to jest różnica podstawowa. Na castingową będziesz łowił chyba bardziej na spławik, tak? Dobrze mówię, czy nie? Bardziej castingowa się bardziej nadaje pod spławik, to nie powiem z tego, co ja kojarzę. A spinning to spinning, no. Nie założysz spławika na spinning. Tylko i wyłącznie na końcówki można zakładać blaszki i inne takie zwane przynęty. No i też musisz pamiętać, że jak składasz sprzęt i idziesz na różnego rodzaju łowiska, no to musisz jednak, możesz mieć mało tych przynęt, tak, w torbie, ale ważne jest, żeby waga przynęty była dopasowana do wędki. No bo jeżeli, słuchaj, jeżeli zapomnisz wziąć, nie wiem, odpowiedniej wagi tej przynęty, no to będziesz miał strasznie krótkie rzuty. Pierwsze co, jak założysz, no to się okaże, że jest za lekka, tak. Będziesz rzucał po 30 metrów maksymalnie, no po prostu. Tak więc musisz, jeżeli jeszcze się uczysz, albo nie wiem, jesteś niepewny w grze, to zawsze sobie pójdź na samotną gwiazdę ze sprzętem, powyciągaj to, co masz w tej torbie, z tych wędek i zobacz, jak się zachowuje to wszystko, tak. Czy aby dobrze... dobrze sobie to skomponować. No tak mówię, no niektórzy gracze widziałem na te gameplaye, no to mają tak potężną ilość, słuchajcie, tych przynęt w torbach. O, zobaczcie, przy butach wzięła ryba, dosłownie, na szóstym metrze. O, mój nowy rekord osobisty. Zastanawiam się, od którego, od ilu kilogramów ten salve, kurne, jaka trudna nazwa. Salvelinus. Ten Salvelinus, od którego kilograma jest medalowy, bo jest medal i unikat, to jest ciekawe. Tylko, że cholera, jakieś takie małe mi biorą. Wiecie, jak kupię sobie tą obrotówkę kulę większą, cięższą przede wszystkim, z większym hakiem, 4-0, no to może się uda. No, zobaczymy. O, widzę, że Marcin Malmę złowił, 3,30. Tutaj na dole ekranu widzicie, możecie sobie podglądać, nie? Co tam u Marcina, co on tam złowił. No, 130 przynęt ma. No tak, castingowa wędka jest na... przede wszystkim na inny kołowrotek i tam chyba plecionkę trzeba zastosować. Się kurna zaczepiło. No i tak jak ktoś powiedział, że tam krótkie rzuty są chyba. A zresztą. Nie będę się mądrzył, jak coś to gadajcie między sobą. Ja nie jestem miłośnikiem wędki castingowej. Nie byłem nigdy. Marcin, jaka ładna. No, oczawycze złowił teraz 7800. No, ładne są te ryby. One mają niesamowite ubarwienie, te malmy. O, Dominik mówi, że chyba 9 kilo mają unikaty. Tego Selivusa, czy jak mu tam? Nie pamiętam. No i tak widzicie, powoli ta siatka na tej Alasce się zapełnia tymi rybkami. One są słabo płatne, znaczy słabo, no. 12 tysięcy z mojej siatki można wyrwać, nie? No.
O, proszę bardzo. Kolejna malma. No tak jak mówię, no one są ładne. Zobaczcie, jak one fajnie wyglądają. Tak więc zabawa trwa na potoku. Kurczę, szkoda, że to nie jest ten drugi dzień, który łowiłem. Kurde, zobaczylibyście absolutnie obłęd, to tonie. Jeszcze raz to powtórzę, bo może ci co są na czacie, to zaczęli słuchać od jakiegoś momentu. Podczas drugiego dnia miałem taki diagram pogodowy. Tutaj w tym miejscu dokładnie. Maksymalny, naprawdę ogromny, za dnia. To był szczyt połowu, był między godziną 6. O, patrz, kurna. Między godziną 6 a 8-9, nie? Szczyt połowu był. No i co to? No, malma. To zależy od godziny. W każdej godzinie i w każdym diagramie inne ryby biorą. Czawycze biorą, te kety tu biorą, nie wiem. Różne, no. Różne tu biorą ryby. Wcale nie musicie schodzić, żeby różne ryby łowić. Wystarczy tu przyjść o innej porze dnia i z innym diagramem, inną pogodą, inne ryby będą brały zupełnie w tym miejscu. Ale żeby dokończyć wam, to o godzinie 7 zaczęły brać doli. Te doli malmy, nie? Złowiłem 7 sztuk tych doli malm w przeciągu godziny wirtualnej, czyli od 7 do 8. Z czego z tych 7 doli malm, 4 to były unikaty i 3 medalowe. Coś niesamowitego, powiem wam, naprawdę. I to w tym miejscu tutaj. No. Zobaczymy, czy będą brały też od 7 do 8. Taki teścik będzie, zobaczymy. No to w 15 minut. W 15 minut, słuchaj, Dominik, złowiłem 4 unikaty. Z 7 ryb, które zaciąłem. Nie? Nieźle. No i tak włączyłem live'a dzisiaj, bo miał być ten Battlefield kampania, ale sobie pomyślałem, że kurna, dokończę te swoje połowy, czyli ten trzeci dzień, 3 z 3, tak, dokończymy sobie na live'ie. No jakby nie było, tak powoli ciapie, słuchajcie, a tu już 43 kilo ryby w siatce. Mógłbym dalej zarzucać, prawda, ale ja już przetestowałem to miejsce i nie ma sensu zarzucać na 50 metr czy 60 czy 45, bo i tak finalnie zwijacie, a się okazuje, że branie jest na 20 albo 15 metrze, tak, między 20 a 15, a czasami na 5 metrze. O. Mamy jakieś eleganckie branie. A, to ten. Selvelius. Selvelinus. Selvelinus. Kurna, muszę się nauczyć tej nazwy. Selvelinus. Durna, jak nie wiem, nazwa. Jakaś taka łacińska, no. Są jeszcze gatunki ryb, które nie są przetłumaczone. Znam pewnego osobnika, który się urodził na Warmii. To wcale nie stary człowiek, młody, który znał praktycznie wszystkie ryby popularne, słuchajcie, na świecie i w Polsce, znał łacińskie nazwy. Te takie, wiecie, no, jak czytacie na przykład o rybach w Atlasie Ryb, to tam jest nazwa taka, nie wiem, współczesna i łacińska, stara nazwa. To ten osobnik znał, słuchajcie, wszystkie te łacińskie nazwy. Niesamowite to było.
istotną, tylko mówię, jeżeli ktoś z Was, nie wiem, czuje się tu jeszcze niepewnie i jest to taki dla Was, nie wiem, miejsce, gdzie tylko łowicie w jednym miejscu, ale byście chcieli sobie gdzieś pochodzić, potestować, to pamiętajcie, że jak między skałami będziecie łowić, między tymi kamykami, które tu wszędzie leżą, sobie znajdziecie jakąś miejscówkę, to pamiętajcie, żeby naprawdę przykładać się do samego końca z tym holowaniem, bo tak naprawdę to jest tak wyjątkowe łowisko, że te ryby łososiowate, one po prostu żerują przy kamieniach. One tam siedzą po prostu, no tak jak w naturalnym środowisku. One nie są na środku rzeki, tego potoku raczej, tylko one raczej sobie żerują i czyhają przy kamieniach. Nie? Jak będziecie wlekli gdzieś tam między kamieniami, możecie nawet sobie pochodzić, słuchajcie, i sobie takie prześwity między kamieniami poszukać większe, żeby nie zaczepiać. Zobaczycie, jak to niesamowicie wygląda i gdzie byście nie poszli, to inne ryby. Ja znalazłem takie miejsce, słuchajcie, gdzie notorycznie na 6 metrze od moich kaloszy brały gorbusze. No non stop, zarzucam, słuchajcie, gorbusza i następny, zarzucam gorbusza i to wszystko na 6 metrze. To było niesamowite. Na karpie? Jak one śpią jeszcze. O kurna, ale branie. Karpie jeszcze śpią. Chyba, że to jest jakiś staw hodowlany i ktoś się pobudza prądem w dupę trochę, no to może nie śpią. Pamiętajcie, że karpie są jak niedźwiedzie. Wszystkie karpiowate ryby, leszcze, są słabo żywotne teraz, znaczy, że chodzi o słabo ruchliwe. Liny, to całe dziadostwo, słuchajcie, jeszcze się tarza w mule, że tak powiem. Morze się przebudza. No, czawycza wzięła, zobaczcie. Co jakiś czas. No ale... Jeżeli jest to naturalne miejsce połowu, no to wątpię, żeby wziął taki karp. Natomiast jeżeli to jest staw hodowlany, gdzie one są, nie wiem, że tak powiem, gumofilcem kopane w tyłek, żeby się pobudziły, no to może i tak. Zresztą nie wiem. Także napisz mi, czy jedziesz na karpie w miejsce takie hodowlane, stricte, gdzie one są głodzone na przykład i wrzucasz palca i możesz na kciuk możesz wyłowić takiego karpia. Posmarować sobie kciuk kaszą manną, wsadzić palca do wody. Jak on podpłynie, wsadzić mu do gęby i złapać go za mordę i wyciągnąć za skrzela. No. Widziałem takie sytuacje, słuchajcie, gdzie karpie można było zamulone, one były tak ospałe, masakra. No ale co. No widzisz. O kurna. Coś kurna małe te malmy biorą. Karpie w zimę, no. No okej, no. Coś tam może bierze. No może to, słuchajcie. Sytuacja jest taka, że zależy też od regionu. Nie wiem, gdzie ty mieszkasz. Jeżeli mieszkasz na północy, gdzie temperatura wody jest bardzo, ale to bardzo niska, tak jak u nas na Warmii. Tak naprawdę jak poszlibyście jeszcze nad jezioro, to jeszcze lód jest w niektórych miejscach, nie? No to... Stawy są pozamarzane. O, coś dużego wziął. Musiałbyś spod lodu łowić. Chyba, że mieszkasz w ciepłym miejscu w Polsce, gdzie temperatura przekracza, nie wiem, 0 stopni. No to tak, no. Kurna, ale te czawycze są takie, no, ruchliwe bardzo. No, wcale nie duża będzie, zobaczycie. Wcale nie będzie duża, a zobaczcie, jak ona zwija. O, 6 kg raptem, to wcale nie duża. Ale kurna, zwija żyłkę nieźle. Świętokrzyskie, no nie wiem. Jak nie masz lodu jeszcze, jak nie masz już lodu na stawach, no to jak się ogrzał staw, musi być odpowiednia temperatura. Pamiętaj, że zimna woda dla ryb słodkowodnych powoduje, że te ryby niektóre, jeżeli to nie jest drapieżnik, to te ryby one są bardziej skore do snu podczas zimnej wody, do takiej hibernacji jakby nie właściwej, niż do tego, żeby żerować. No. Ale jak w Świętokrzyskim jest ciepło, to można łowić. Natomiast jeżeli u nas stawy są zamarznięte, nie wiem, na 30-40 cm lodu,
autentycznie. I do tego, słuchajcie, jest nieduży akwent odmrożony, tak, tam w tej wody. One po prostu śpią, no. Natomiast na drapieżniki zawsze możesz pójść. O konia, sandacza czy szczupaka w zimę, jak pójdziesz pod dobre miejsce, pod lód, będziesz rzucał na przerębel, na szarpaka, to jak umiesz łowić, to naprawdę przyjemnie się łowi. Takie okonie na przykład. Wkładasz na odpowiednią grunt do przerębla, spuszczasz tak, żeby ona była delikatnie nad ziemią, żeby tylko dotykała ziemi mniej więcej, tak delikatnie. No i podrzucasz, nie? Jak nic nie bierze, niestety musisz opuścić przerębel w tego i gdzieś indziej iść, nie? Natomiast teraz na karpie to tak średnio. No mówię, chyba że jest to miejsce ciepłe. Czy tam temperatura przekraczała 0 stopni, powyżej było, nie ma lodu, albo nie było lodu, no to tak. O! Jaś kurna, kolejna ta malma. I tak powolutku, 60 ponad kilo. Coś nie widzę, żeby Marcin coś łowił. Marcin, ty jesteś tu na łowisku, czy zawinąłeś się, bo... Albo ja nie obserwuję ciebie, albo nie wiem. Gdzieś pewnie chodzisz sobie. A jesteś. Coś pewnie testujesz. Jakieś miejscówki. Już wam mówiłem, że na niejednym live'ie na przykład lin jest taką rybą słodkowodną, która po prostu normalnie śpi, zakopana całkiem w mule. Ona się późną jesienią idzie w muł, na żarta jak świnia, i ona tam w tym mule śpi, normalnie siedzi i, słuchajcie, hibernuje w tym mule całą zimę praktycznie. I potem przychodzą cieplejsze dni, temperatura wody wzrasta w zbiorniku, ona się budzi z tego letargu i zaczyna znowu żerować, nie? Normalnie, tak jak niedźwiedź śpi. Także dlatego mówiłem, że te liny są śmierdzące jak nie wiem, bo one mułem walą. Jak ty byś siedział w mule, moczył się w mule 4 miesiące, to też byś śmierdział mułem, tak jak ta ryba. Naturalne. Echo sondy? No tak, tak. Bardzo ważne to jest, szczególnie na sandacza. Bardzo dużo ludzi, którzy łowi sportowo nawet, nie wiem, ścigają się i tak dalej, to rozmawiałem z nimi, no to powiem wam, żeby sandacza wyczaić, sandaczowe miejsca, to echo sondą właśnie. Niestety, elektronika pomaga. O! Ale powiem wam, że ładnie biorą tutaj w tym miejscu ryby. Naprawdę nie ma jakichś takich bardzo długich przestojów, że nic nie bierze kompletnie. Cały czas coś bierze. I zobaczycie, że jak się zmieni pora na zegarze, to będą inne gatunki brały. Tak jak tutaj chyba Dominik napisał, w granicach 10 godziny pojawią się kety. Wcale nie takie malutkie ryby. Też agresywne dosyć, jeżeli chodzi o brania. To znaczy, no, sandacze się ogólnie, no,
Powiem wam, że największy problem z sandaczami jest taki, że czasami nieważne jest, znaczy nieważne, jeżeli łowisz sandacza z łódki na przykład, tak, to powiem wam, że bardzo fajnie się łowi sandacza na żywca. I jedyny problem, jaki jest, to grunt. Dlatego, że sandacz tak naprawdę obserwuje z góry ryby. To jest ryba, która jest obserwatorem z góry. Ona nie żeruje, tak jak na przykład szczupak nie pływa przy samym gruncie, prawda? To jest ryba, która trochę wyżej stoi w wodzie, w zbiorniku, trochę wyżej niż inne ryby i ona jak taki król, słuchajcie, ona po prostu obserwuje wszystko, co się dzieje z góry. Dlatego najfajniejsze sandacze łowi się właśnie na żywca i takie naprawdę duże i ładne okazy. I jedyny problem to jest taki, żeby wyczaić, kurde, na jakim ona gruncie tam sobie siedzi ta ryba, nie? I też to nie jest ryba skora do brania byle czego i kiedykolwiek, tak? No, stąd jest bardzo ciekawą rybą i tak jak wspominałem wam wcześniej, w związku z tym, że sandacz żywi się głównie mięsem, tak, czyli innymi rybami, od młodych lat, no. O kurna, ale... Więc to mięso sandacza jest nieprawdopodobne, wartościowe, smaczne i tyle. O, widzę Marcina. Co to? Keta albo... No pamiętajcie, że... No keta, no w końcu zaczęły kety brać. Zobaczcie, jakie te bydlaki są waleczne. O, medalowa keta, no ładnie. Kurna. Tak więc jak chcecie połowić sandacze to i takie fajne sztuki, to polecam wam po prostu na spławik, normalnie na żywca zarzucić. Tylko trzeba byłoby zrobić wywiad z rybakami, znaczy z ludźmi, którzy tam łowią długo i wiedzieć, w którym miejscu on sobie siedzi i obserwuje wszystko i tak dalej. Ja uważam, że sandacz jest najlepszą rybą słodkowodną, jaka może trafić na talerz. To jest moje zdanie. Filet sandacza z frytkami, z kapustą kiszoną zawsze przyjmę, słuchajcie, na obiad. I pochłonę go naprawdę z przyjemnością. Tak więc tak. Ze szczupaków robimy na warmi, a z reguły kotlety mielone. Autentycznie. Kotlety mielone. Po prostu się filetuje sandacza. Mieli się to normalnie jak mięso na kotlety mielone. Dodaje się, tak jak na kotlety mielone, odrobinę tam jakiegoś jajka, pietruszka. I normalnie robicie sobie kotleciki takie mielone z szczupaka. No. Ale filet sandacza to jest... O kurna, ale się rzuciła. Ale nie zacięłem. O, idzie Marcin do mnie. Wręcz lezie. Siema. Weź Marcin tą blachę wypierdziel, wywal tą blachę wąską. No Marcin, weź sobie oblotówkę kulę. Nawet możesz kupić teraz w sklepie tutaj, jak nie masz. Tylko ty masz 40 level, to na 39 możesz kupić tą większą. To ona da ci naprawdę fajny ten. Fajnego kopa dać. Ja niestety muszę poczekać jeszcze jeden level. No. Mariola zgłodniała. No tak. Nie no, wszystkie łososiowate są smaczne, czy
Jak ktoś chce tak pogadać o smaku ryb, no to każdy lubi to, co lubi. No. Ja sobie po prostu cenię strasznie mięso sędacza. I tyle. I pamiętajcie, że maj jest miesiącem jakiej ryby? No, dawać. Kto na czacie napisze, maj jest miesiącem jakiej ryby? Bierze jak głupi. Ta ryba bierze jak głupio. Kurna, wziął i się nie zaciął, ale lipa. To napisze. Mariola mówi, że to jest miesiąc walenia. Okej. O, coś Marcin zaciął. Widzę. Holuje. No, tam w te kamienie poszło. Co to jest? Chyba keta. Marcin albo czawycze zaciął, albo ketę. O, medalową ketę, mówiłem, że ketę. No ja słucham na czacie, no kto zgadnie. Maj, jaki to jest miesiąc, jakiej ryby maj. Możecie sobie... No tak, tak Marcin, brawo. Wygrałeś kubek kanału Ditomi do herbaty, który powstanie może jak będzie 1000 subskrybentów. To stworzę kubki takie momentkowe mojego kanału, to ci wyślę jako nagrodę. Tak, miesiąc szczupaka. Wahadłóweczka, słuchajcie, i jedziecie no ze szczupaczkami. No. No projekt już jest, kubka, wszystko jest, tylko musi być dużo fanów. Wtedy powysyłam wam kubki. Ale to na 1000 subskrypcji. No zdradziłem tajemnicę. 1000 subskrybentów i pojawią się kubki. 10 tysięcy subskrybentów, pojawią się bluzy z kapturem. O. Głupoty gadam to. O kurna, patrz. Wzięła przy samych butach. Widziałeś? Właściwie już miałem ten, pod nogami już miałem, nie wiem, chyba na pierwszym metrze wzięła ta ryba. Skubana. Ale pazerna. Nie będzie live'u z łapania rybek. Łapanie rybek to jest łapanie rybek. Tam się zajmujesz łapaniem rybek, a nie gadaniem do mikrofonu czy do telefonu. Natomiast jeżeli ktoś z was będzie przyjazdem w Olsztynie, to śmiało możecie napisać na grupie. Spotkam się z taką osobą, oprowadzę po mieście, po jeziorach, po promenadzie, po miejscówkach. Może uda się nawet zrobić grilla, połowić i grilla zrobić, zapłacić mandat za połowę bez licencji, no różnie. Cholera się zaczepiło.
85 kg ryby. Mam nadzieję, że nie zdechnie i że będzie brało. Na co, Marcin, łowisz? Na tą blachę wąską? Na blachę średnią, przepraszam? Czy zmieniłeś na oblotówkę kulę? Tą największą. O pierwszej w nocy nie. O pierwszej w nocy to nie. Nie, mówię o takim, wiecie. Mówię o rzeczach realnych, a nie nierealnych. No przecież, wiecie, no. Pierwszej w nocy w Olsztynie wszyscy śpią. Takie miasto. Miasto jak na Alasce, słuchajcie. To jest miasto przypominające mi przystanek Alaskę, taki film. Tam za dnia się dużo działo, wieczorem sobie siedzieli tam przy ognisku, nie? Przy jakichś kominkach. A później wszyscy szli spać wcześniej, bo się tam wcześniej robiło ciemno. No to tak jest w Olsztynie właśnie. Taka sypialnia Polski, ale nieprawdopodobnie przyjemna, jeżeli chodzi o wypoczynek, tak. Nie, ludzie się nie zadeptują na ulicach, każdy każdego widzi. Ludzie potrafią sobie spojrzeć w oczy, w sklepie, czy nie wiem, w restauracji. Natomiast jak pojedziecie do Warszawy na przykład, no to tam, wiecie, no idziecie w tłumie, ktoś na was idzie, nie patrzy po prostu, nie wiem, zadeptują się ludzie, nie wiem. To jest zupełnie inne miasto. No i gdzie byście się nie ruszyli, w którym kierunku, miasta, słuchajcie, no to są jeziora, wszędzie dookoła są jeziora, małe, duże, średnie. Jeziora na jeziorach. O! Może medalowy w końcu weźmie. Nie chcę, cholera. O, no właśnie, na obrotówkę kulę. Czytam komentarze. Takiego gościa też mieliśmy. Z Mateuszem się umawiam o pierwszej w nocy dzwonek. O kurna. Nie żartuj. To nieźle. No, jak jest rzeka, to tak. A ty, Sebastian, z jakiego miasta jesteś? Nie pamiętam, z Płocka? Ktoś z was jest z Płocka, chyba, z tego co pamiętam. Miałem takiego naszego wspaniałego widza, subskrybenta, który mieszkał w Płocku. Tam jest taki zalew chyba gdzieś. Czy rozlewisko? Nie wiem, jak to nazwać. A, Wrocław. To Odra. Coś tam bierze? Ryby biorą jakieś? No. Malma. I widzicie tutaj, kurna, stoję w tym miejscu, to one najczęściej, słuchajcie, biorą na 5, 6, 7 metrze. To jest niesamowite. Zupełnie odwrotnie, jeżeli chodzi o inne łowiska. Tam na 30 biorą metrze, tam 25, a tu, kurna, na 5. Nagranie się umówił z Mateuszem. Psychopata. Wydaje mi się, że człowiek, który nie ma rodziny i życia prywatnego. Może tak bym to ujął. Aha. To ja pamiętam, ja mam rodzinę, bardzo dużą rodzinę, połowę właściwie rodziny mieszkającej w Kołobrzegu. To znaczy, że trochę tam się wymarło tym ludziom, bo to są moje ciotki, wujkowie i stryjkowie i tak dalej, Kołobrzegu, nie? I tam w Kołobrzegu płynie rzeka Parsenta, do morza wpływa. Jak zobaczycie na mapę, to moja babcia mieszkała na Wyspie Solnej,
Czyli parcenta się rozwidlała w mieście i robił się kanał drzewny, taka rzeka ma, wąska, kanał drzewny na mapie. I normalnie wyspa była, słuchajcie, żeby dojść tam do tej wyspy, nie, w ogóle nie można było lądem dojść z żadnej strony, no, trzeba było po prostu zawsze na jakiś most wejść. To też pamiętam, że babcia mieszkała na czwartym piętrze, miała balkon taki dosyć szeroki i można było do parsenty rzucać spinningiem. Tylko że promenady trzeba było przerzucić, nie? Że to ten bulwar taki nad parsentą trzeba było przerzucić i normalnie. Ale na kanale drzewnym było tyle, słuchajcie, zarośli tam roślinności, że te okonie to jak durne brały po prostu. Dziewięćdziesiąt jeden kilo ryby mam, słuchajcie. Tak po prostu, nawet nie zauważyłem, jak to tak przybywa. Przed chwilą zerkałem na siatkę, to miałem 60 ponad ryb, kilogramów, a teraz mam już 91. Wbrew pozorom powiem wam, że jakbyście poznali rybaków takich prawdziwych, co zawodowo łowią, to byście byli w szoku, jakie oni mają techniki łowienia. Ja nie jestem w stanie nawet tego wam wytłumaczyć i tak dalej. No po prostu ludzie zaprzeczają prawom fizyki, nie wiem, czy takiemu rozumowi, no nie wiem, no potrafią na przykład testować sobie survivalowe, na przykład jakieś takie, wiecie, zestawy do łowienia ryb, żeby przetrwać na przykład, no to jest, nie wiem, jakiś tam kij taki gruby, taka pałka wycięta jakby, do tego jest przywiązana żyłka, co oczywiście nie można tego tak robić, nie, bo to jest kłusownictwo. I bez spławika, bez niczego, taką gumką, słuchajcie, na końcu to taka gumka jigowa jest z haczykiem i normalnie zarzucają, słuchajcie, tym po prostu i szczupaki wyciągają jakieś, nie wiem, co oni tam łowią, kurwa, to jest po prostu coś niesamowitego. No po prostu testują przetrwanie w takiej naturze, nie? Co by było, gdyby, nie wiem, nie mieli wędki i tak dalej. No sam niesamowite to jest. O! No, prawie 3 kilo. Powiem wam, że mam ochotę, jak będę miał stówę już w siatce, to mam ochotę pójść na noc, przełączyć czas i tutaj zobaczyć, co się będzie działo w nocy. Czy tu w ogóle coś bierze w nocy. No bo w nocy jest ten diagram taki szczytowy, nie? Bo skoro za dnia nic nie bierze, znaczy nic nie bierze, no bierze, nie? To zobaczcie, to jest fatalny diagram, a ryby biorą, no. To sobie wyobraźcie, co tu się działo, jak ja tu byłem, kurna, przy takim super tym. A, czekaj, nie przeczytałem, sorry Marcin. A gdzie ty jesteś? Tutaj koło mnie, czekaj. Marcin napisał, weź spójrz na mnie, bo chcę zobaczyć siebie, jaką mam kamizelkę. No masz taką srebrną, tą taką najdroższą. Ja też mam taką. Jak zobaczysz mnie, to wiesz. O. No tą taką, ja też taką samą mam. Jesteś niestety w blasku tego. Jak zobaczysz moją kamizelkę, to masz taką samą. Chyba. Ona jest chyba na 38 level. Dobrze mówię?
No i widzisz, ja na tą mniejszą kulę obrotówkę złowiłem ketę małą, a tobie na tą większą trafiła się ta medalowa. Ale coś pisałeś, że masz strasznie słaby ten, słaby diagram pogodowy. To co ja mam powiedzieć o moim diagramie? Zaraz wam pokażę. Naprawdę, w życiu nie widziałem takiego diagramu na żadnym łowisku wcześniej. Marcin, tobie to chyba te komentarze to Ela pisze, coś czuję, bo ty cały czas łowisz, albo Ela gra, a ty piszesz. Ściszę trochę, przerzucę się na diagram, zobaczcie jak wygląda diagram pogodowy. Zobaczcie. Nie, taki jest wcięcie, nie? Tutaj po lewej stronie jest szczytowy w miarę, potem jest dupa straszna, a o godzinie 13, zobaczcie co się dzieje o 13. 11, 12, 13, 14, 15 to jest taki beton, że masakra. A słyszałem, że tutaj za bardzo nie chcą w tym miejscu brać ryby wieczorem, ale może się przeniosę. No, na 19 może się przeniosę. Tak więc zobaczymy. No jak będą jeszcze brały, to niech biorą. No, jeszcze tu zostanę chwilę. Zgadłem, że Marcin gra, a Ela pisze, tak? No bo widzę, że pewnie mówisz jej, co ma pisać. Kurna, zostawcie łapkę w górę, bo brakuje do 10. Ale akcja. Dawajcie, słuchajcie, jak ktoś jeszcze gra na PlayStation, a ma parę złotych, żeby wydać, to może przyjść tutaj sobie połowić z nami jeszcze jako trzecia czy czwarta osoba w grupie. No coś kurna brać przestały. Znaczy jak... O, sobie trochę głośniej, bo nie słychać dźwięków. Wiecie co, jak coś, to możemy imprezę stworzyć. Nie wiem, czy będzie słychać dźwięk z mikrofonów, czy nie. Ktoś grał tutaj, imprezę stworzył, czy nie można robić imprezy na Fishing Planet. Tak, żeby można było użyć mikrofonów. Co? Jak tam? Z Fishing Planet jest, z tymi imprezami. Można stworzyć imprezę, czy nie? O kurna, ale wzięła. No mówię wam, kurna, trzeba się przykładać, słuchajcie, do samego końca. No to nie wiem, może jak się już ogarnę z tym szpitalem, to zrobimy sobie imprezę. Niestety ja
Alkoholu pić za bardzo nie mogę, nie? Raz, że będę po zabiegu operacyjnym, to wiecie, no. Niech się to goi. Elegancko. O kurna, jest 11 tych łapek w górę, ale czad. O kurna, daleko wzięła, to może być keta. Na 30 metrze kety biorą, o ile się nie zerwie. Nie, bez dziewczyn. Nie, żartuję, mogą być. Ogólnie powiem wam, że na ryby kobiet się raczej nie zabiera, bo one gadają cały czas, bez przerwy. Coś gadają, nie? No, na 30 metrze z reguły tu biorą kety. No. No właśnie, kurna, szkoda, że mi brakuje jednego poziomu do tej większej obrotówki kuli, bo bym takie większe te kety może łowił. Chociaż medalowe. Kurna, i suba zostawcie, słuchajcie, bo mi brakuje do 85 jednego suba tylko. Mam 84. Stanąłem w miejscu. I dupa. Ja żartuję oczywiście. Kto chce, to może se... Co mi się, kurna. 10 godzina, na skety będą brały. 102 kg ryby. Ale czad. No mówię ci, Marcin, ja mam 38 level, a one są 39. No wbiję level i będę sobie kupię, no. A na jaki kolor łowisz? Na ciemny czy na żółty? Czarny, łowisz na czarny z plamkami żółtymi, czerwonymi, czy łowisz na tego żółtego z plamkami czarnymi, czerwonymi? Taki jak mój. Okej. Teraz bliżej, im bliżej 9, jak ktoś tu będzie, to trzeba byłoby wydłużyć rzuty, bo na 30-35 metrze te kety biorą, nie? Bo rano to ja rzucałem tam daleko, w ogóle ani sztuka nawet nie wzięła, daleko ryba. Same blisko brały ryby. Natomiast tak 9:30, 10 tutaj w tym miejscu zaczęły brać dopiero... O, jakaś mała rybka. No, 105 kilo, jeszcze 15 kg i finito, pełna siata. No i oczywiście sprzedam to wszystko i zobaczycie, ile pieniążków z 3 dni na potoku Kanik na Alasce. Coś kurna, nikt ostatnio nie wrzucił żadnego pięknego unikata. Jak chcecie, to mogę dzisiaj na live'a wrzucić tego mojego z czterech, największego tego, 9-kilogramowego doli, malmę unikatową wrzucę na live'a dzisiaj. Bo mam screena zrobionego, tego największego. Ach, cholera, wzięła, a nie wzięła.
Sobie zapisałem screena tej największej. Coś mi się kurna czat zaciął. Co jest? Muszę odświeżyć stronę. Bo już się przestraszyłem, że mi się wyłożył live. A to tylko laptop się zamulił. Się często zaczepia o te skały, kurna. I to tak porządnie się zaczepia. No, u mnie może już nic nie brać. Dobra, przewinę sobie na wieczór. Zobaczymy, co tu w nocy bierze, słuchajcie. Jeszcze nie testowałem nocy, także przewijam się na godzinę. Na 22 się przewinę. Zobaczymy, co tu bierze o 22. Może nic. To jest ciekawe, że ja łowię w nocy, a Marcin łowi w dzień i stoi obok mnie. Nie ma to jak świat wirtualny, nie? Zobacz, o kurna, ale wzięło. A zerwało się. Widziałem, jak płynie za tym, za przynętą. Zobaczcie, jak wygląda Marcin. Latarką będę w niego świecił. Zobacz. Widziałeś? O. Elegancko. Se łowi. Chłopak. On łowi w dzień, ja łowię w nocy, ale jest ze mną. Taki myk wirtualny, słuchajcie. Kurna mi się ta keta nie zacięła, no. A widzieliście, jak w wodzie pływała za przynętą. Mamy taki sam strój, Marcin, takie same kamizelki. Nie mogę teraz patrzeć na ciebie, bo świecisz we mnie latarką i będzie jeden wielki blask. Poza tym holuję ten.
Ale duże opóźnienie jest, kurna, szok. W nocy chyba kety biorą, wiecie? Z tego co kojarzę. No, dobra, dawaj. Żeśmy se poświecili latareczką. No, wiesz co ci powiem, straszny delay jest, nie? Tego wszystkiego. To takie opóźnienie, że się w parę nie mieści. 10 sekund? Nie, nawet nie 10, nie wiem. Musiałbym policzyć, ale bardzo duże. Pewnie nad ranem będą brały dobrze ryby. O kurna, patrz. Kety biorą na 5 metrze. Widziałeś? Jaka opcja? I taka o. No. Bardzo duże opóźnienie jest. Nie wiem czemu takie, ale jest duże. Czyli w nocy biorą tu kety. Jedna się zerwała, bo była na haczyku, ale widziałem, że poszła w potok, a druga udało się wyciągnąć, ale to wszystko na 5 metrze, cholera. Zaraz się okaże, że znowu na 5 metrze coś weźmie. Zaczepiło się. Dobra. 109 kilo ryby. Jeszcze 11 kilo i zrobimy podsumowanie. Ile tam tego było? Kurna, ale się zaczepia. Co tam czat milczy? Nikt nic nie mówi. Bo za mną i Marcinem. A, 5 osób jest. No niedużo. Sami stali wierni fani. Chyba.
Faktycznie takie w nocy brania, w porównaniu do poranka, to powiem wam, kurna, słabo. Nawet ten fatalny diagram był lepszy niż tutaj ten szczytowy w nocy. Pewnie trzeba byłoby się udać na inną formę połowu. Zobaczymy tutaj. Aha. Sebastian napisał, że nie może się doczekać 40 levelu, żeby siatkę kupić 200 kg. A który masz? 38 level? Dobra. O, siema. Hello. Hello from India. O, kirzusa złowił. Hello, India. O, coś wzięło. O kurna, ale branie, słuchajcie. Ale jak wariat wziął. Keta pewnie. Keta. Tak czy nie? No. Ketta. O kurde, ale biorą. Teraz panie biorą te kety jak durne. Ostatnia ryba, słuchajcie. Chyba, że malutka będzie. Czyli jednak coś tam bierze w nocy, nie? Wiem, że teraz akurat w tym momencie jest szczytowy diagram. I kolejna keta. Czyli w nocy biorą kety tutaj. Oj. No i dobra. Zdobyłem nowe osiągnięcie. Łososiowy mistrz poziom pierwszy. Słabo, kurna, pierwszy poziom dopiero teraz. Cyk. Jeden bitcoin. No i co? Ja mam 122 kg ryby. Miejscówka jak najbardziej się sprawdziła, słuchajcie, nie było tak tragicznie. Brały. Obiecuję, że jak obadam w przyszłym tygodniu, jak wrócę, jak obadam, słuchajcie, to miejsce, to jeszcze tutaj wrócę, bo jest to miejsce ciekawe. Te ryby biorą bardzo agresywnie, jak to te łososiowate. Także elegancko. No. Fajny, spontaniczny live. Żywy, jeżeli chodzi o brania. Dobra.
sprzedajemy to, nie? Trzeci dzień, słuchajcie. Trzy dni na ten. Okej. Mało mam pieniędzy, słuchajcie, bo trochę sprzętu kupiłem znowu. Jakieś tam kombinowałem z kołowrotkami. I zobaczmy, co tu się będzie działo. Aż muszę się napić. O kurna. Trochę sprzętu do naprawy. No dobra. Naprawiamy. 37 tysięcy coinów i 13, ale dużo doświadczenia, powiem wam. Sporo doświadczenia, a może i nie sporo. 13 tysięcy? Sporo. O. Sebastian ma level. No ja, jak widzicie, dzisiaj wbiłem 38, więc udałem się z wami na połowy, a w związku z tym, że 240 kg ryby wcześniej już wyciągnąłem z potoku Kanik, gdzieś tam się pomiotałem po tym potoku i znalazłem sobie takie ciekawe miejsce, jak widzieliście, na połowę całkiem intensywne, jeżeli chodzi o brania. Udało mi się też tą przynętę założyć, taką odpowiednią jak na moją wędkę i mój poziom. No i co, połowiłem trochę z Marcinem, widzieliście, jak tam jemu szło przy okazji na live'ie, może mogliście widzieć. I co, do następnego tygodnia, słuchajcie, miejmy nadzieję do środy. No, mam taką nadzieję, no. Tak więc 21:34-35. Proszę bardzo. Dzięki bardzo. Chyba, że jeszcze chcecie sobie chwilę pogadać. Muszę zobaczyć, co to kurna, słuchajcie. Z pogodą jakoś. Może bym się jeszcze, słuchajcie, tu gdzieś udał, ale już nie na live'ie. Zobaczcie, jaka to jest pogoda. Beznadziejna jest. O, drugi dzień, zobaczcie. Jeżeli ktoś z was tutaj, teraz w środku jest ten dzień w drugi, nie? Jeżeli ktoś z was trafi na drugi dzień, tutaj jest, i założy to, co ja miałem teraz i będzie rzucał tam w tym kierunku, w którym ja rzucałem, to gwarantuję wam unikaty doli malmy, tej malmy unikaty. Także tak to wygląda, nie? Tylko musi być taki diagram jak tutaj ten dzień drugi, nie? Po prostu brały jak durne tam ryby. Same medalowe praktycznie brały, znaczy same medalowe, no brały medalowe i unikaty. No. Tak to wygląda. Teraz zobaczymy jeszcze, co tutaj żyje. Gorbusze łowiłem, ale te gorbusze, słuchajcie, one brały między kamieniami. Wchodziłem tak, że zarzucałem, że się ta przynęta przeciskała przez kamienie i tam na samym końcu, tak na 10 metrze, 8 brały te gorbusze. No. To dzięki, bardzo pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się.